Pierwsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Dzień dobry, Natalia Kuźma dla najlepszej dziennikarki, a dzisiaj goszczę moją imienniczkę, Natalii Wayne, cześć. Cześć. Natalia jest aktorką filmów dla dorosłych i dzisiaj trochę sobie porozmawiamy, trochę może nam powie, jak to wygląda od kuchni, od zaplecza, od sypialni. Tak. Dobra, ja tutaj mam pytanka zapisane do ciebie też od widzów, którzy zadawali tam na Instagramie. Pierwsze pytanie to jest... Co robiłaś przed tym? Jak w ogóle się zaczęła ta twoja kariera w internecie? Generalnie wcześniejsza moja kariera nie była totalnie związana z internetem. Pracowałam sobie normalnie na magazynie. No i cóż, no też właśnie z moim wspólnikiem razem pracowaliśmy, bo my przyjaźnimy się już naprawdę długo. I w pewnym momencie po prostu no, niezbyt nam odpowiadała i praca, i szefostwo, i stwierdziliśmy, że no... Czas postawić na siebie. A kiedyś już nawet żartowaliśmy na ten temat, że o, będziemy kiedyś kręcić takie filmy. No i w końcu stało się to rzeczywistością. I to tak padło, tak nagle taki pomysł, że nie pasuje nam ta praca, to może zacznijmy nagrywać porno, po prostu porno. Nie jakoś, jak influencerzy na przykład swoje życia, jakieś vlogi w internecie, nie. Tylko filmy dla dorosłych. Tak, no u mnie generalnie najpierw zaczęło się to od kamerek. Powoli przyzwyczajanie się gdzieś tam do pokazywania siebie, swojego ciała w szerszej publiczności. No i później co? No jak już były konta poweryfikowane na różnych stronach właśnie z filmami, no to zaczęliśmy nagrywać i wrzucać. Właśnie moje kolejne pytanie, to już poniekąd trochę na nie odpowiedziałaś. Czy działasz po prostu sama jako tak zwany, nie wiem, freelancer, czy właśnie należysz do jakiejś agencji? Ale tak jak mówisz, masz wspólnika i po prostu razem sobie nagrywacie, tak? Tak, tak. My dokładnie właśnie tylko i wyłącznie we dwoje działamy, sami sobie to nagrywamy, sami sobie to montujemy, sami wstawiamy. Do żadnej agencji nie należymy, także działamy jak na razie na własne konto. Kolejne pytanie zatem, jak wygląda w ogóle wasz content na tej stronie? Wiesz co, różnie. Czasami to są filmy z fabułą, czasami są filmy bez fabuły, czasami to jest totalny spontan. Także nie ma reguły, jeszcze nie jesteśmy jakby tak ukierunkowani w 100%, jeśli chodzi o konkretnie, wiesz, czy to będą filmy ze scenariuszem, czy bez. No zobaczymy, jak to będzie. A które mają więcej wyświetleń, te właśnie z fabułą, czy bez? Wiesz co, największa moda to jest chyba na Step Brother i Step Sister, także jednak ta fabułka trochę jak jest, to robi robotę. A jak z waszymi wyświetleniami na tej stronie? Jaki był wasz taki maks wyświetleń? Wiesz co, nasz maks wyświetleń, właśnie bardziej mój wspólnik działa od strony tej takiej marketingowej, ale myślę, że to było chyba 1,4 miliona? Coś takiego. Tak mi się wydaje, że właśnie to była ta liczba, ale jak się mylę, to ja ci później napiszę i poprawisz mnie. A ile w ogóle trwa już taka ta wasza kariera na tej stronie, od kiedy zaczęliście? Zaczęliśmy tak naprawdę, mówię, od kamerek, to weszło w życie gdzieś około września, zanim poweryfikowaliśmy... Tak, zeszłego roku. Zanim poweryfikowaliśmy konta, no bo to też troszeczkę trwa, to nie jest tak hopsiup, że wiesz, założysz konto i możesz na dzień dobry od razu wrzucać filmy, tylko jednak trzeba się zweryfikować i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę filmy zaczęliśmy wrzucać jakoś listopad? Listopad, ale tak krótko działacie, ja myślałam, że to już większy staż macie, a tu proszę, tak się szybko rozwijacie. Tak, ja w ogóle jestem bardzo zaskoczona tym, jak szybko generalnie rozwinęło się to od samego początku. Nie spodziewałam się, że w tym miesiącu, na przykład 2023 roku, będę w tym miejscu, w którym jestem. Ja myślałam, że wiesz, troszeczkę wolniej to będzie szło i to wszystko jest dla mnie takie nowe, takie wow, także gdzieś tam też mnie to wszystko troszeczkę stresuje, no ale wiadomo, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. A ile masz lat, jeśli mogę zapytać? Co prawda kobiet jak nie pyta, ale może nam zdradzić? Nie, no otwarcie mówię, 25, w styczniu miałam urodziny, tak. Czy na początku, jak zaczęłaś właśnie z tymi kamerkami, później zaczęłaś nagrywać na stronę dla dorosłych, czy miałaś pewne jakieś obawy, czy się może wstydziłaś czegoś, może na gości, wiadomo, niektórzy się wstydzą na gości, także czy może jest coś, czego ty się wstydziłaś? Wiesz co, dla mnie najtrudniejszą rzeczą było to, żeby mówić do ludzi, żeby nagrywać, wiesz, story, mówić do telefonu. Tak, na kamerkach też, wiesz, no to jest normalnie jak stream. Na czym to polegało?
Tak, to są normalne streamy, wiesz, wchodzisz sobie na stronkę, wybierasz sobie spośród kilku dostępnych osób na kamerkach, kogo chcesz oglądać, wchodzisz, no i słuchasz, co ta dziewczyna tam gada z tobą, nie? I wiesz, to jest taki ogólny pokój, gdzie wszyscy cię mogą oglądać, ale też jako widz możesz wykupić sobie jakby privka i widzimy się tylko we dwoje, nie? No ale wiesz, to najbardziej... Mówisz normalnie do tej osoby, tak jakby ta osoba po prostu była przed tobą. No dokładnie, jest kamerka, wiesz, jak ktoś ma ochotę, włącza sobie tą kamerkę, ja go też widzę, jak nie ma ochoty, to nie włącza tej kamerki i ja go nie widzę. Także to było dla mnie najtrudniejsze, ale powiem tak, że w tym momencie to jest dla mnie chyba największy plus, bo jestem taka gaduła, że wiesz, ja po prostu się tam wygadam, nie? To co potrzebuję, to ja tam powiem. Fajnie jest, śmiesznie. A czy dużo miałaś właśnie oglądalność na początku, jak zaczynałaś właśnie nie na stronie, tylko na tych kamerkach? Ja byłam w szoku, bo naprawdę ta oglądalność była naprawdę wysoka. Wydaje mi się, że też dlatego, że byłam czymś nowym, bo generalnie na tych stronkach jest bardzo dużo stałych widzów, którzy tam po prostu codziennie wchodzą, gdzieś tam spędzają sobie w ten sposób wolny czas, nie tylko i wyłącznie po to, żeby sobie zrobić dobrze, tylko żeby po prostu z kimś pogadać, nie? I tak, no, zaskoczona byłam, fajnie. Właśnie miałam pytać, bo jakby dziewczyn jest dużo, siła przybicia jest ciężka. Co ty robiłaś, żeby przyciągnąć do siebie tych widzów? Wiesz co, ja powiem tak, ja jestem w 100% sobą, nikogo nie udaję. Ja uważam, że ta branża jest na tyle rozwinięta i też każdy człowiek ma inne upodobania, że każda z nas znajdzie dla siebie miejsce. Dlatego wiesz, ja nie czuję jakby gdzieś tam rywalizowania z kimś, nie czuję tej rywalizacji, nie czuję czegoś takiego, że ja się muszę gdzieś przez kogoś przebijać czy coś, tylko mówię, no każdy gdzieś tam szuka czegoś dla siebie i wiesz, no każda z nas znajdzie coś, kogoś, kto będzie nią zainteresowany, nie? A wstydziłaś się na początku? Bałaś się na przykład, kurde, co ludzie pomyślą, na przykład ci, którzy cię znają, co nie? Bo że oni mnie zobaczą na przykład nago, albo specjalnie wykupią jakiś dostęp, żeby zobaczyć, co ty tam robisz. Miałaś takie obawy, że co właśnie nawet znajomi pomyślą? Nie, jakoś się tym nie przejmowałam. Wiesz, gdybym miała takie obawy, to po prostu bym nie zaczęła tego robić, no bo wiadomo, no to jest jakby główne narzędzie mojej pracy, czyli moja nagość, moje ciało, tak? Także jakbym miała te obawy, to raczej bym tego nie zaczęła. Gdzieś tam ja jestem osobą, która nie do końca słucha innych, wiesz o co chodzi, ja wolę patrzeć gdzieś tam na siebie, bo wiesz, tak naprawdę nikt za mnie tego życia nie przeżyje, to jest moje życie, mam je jedno, więc robię to, co czuję, nie? Tyle. A co twoja rodzina, jak ona zareagowała? Wiesz co, jeśli chodzi o moją rodzinę, zareagowała naprawdę dobrze, byłam w sumie zaskoczona, wiesz, raczej słyszę zdanie, że tak jak mówię, to jest moje życie, mam prawo je przeżyć tak jak mi się podoba, nikomu krzywdy nie robię i to jest w sumie najważniejsze, nie? A jak to się stało, przyszłaś do domu, powiedziałaś mamie na przykład, że słuchaj mamo, rzuciłam pracę w magazynie i teraz planuję nagrywać filmy dla dorosłych. Wiesz co, może to nie było aż tak szybko, że od razu jej o tym powiedziałam, ale myślę, że minęły jakieś miesiąc, półtora i sama jej o tym powiedziałam, bo wiesz, wolałam sama jej to powiedzieć. Dokładnie, wolałam jej sama wytłumaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy i jak to się wszystko odbywa. A powiedz mi, co na przykład twoja dalsza rodzina na to, no bo mama to mama, ale na przykład jakieś ciotki, wujkowie, nie było takiej sytuacji, że na przykład jakaś ciocia czy wujek zadzwonił do twojej mamy i że słuchaj, widziałem twoją córkę w internecie. Nie było takich głupich telefonów? Nie, takiej sytuacji nie było, albo nikt mi o tym nie powiedział, że takie sytuacje były, ale nie zapomnę, jak któregoś razu właśnie mąż mojej cioci, która chyba jeszcze wtedy nie wiedziała, napisał do mnie, słuchaj, bo ja mam takie pytanie do ciebie, a ja mówię, tak wujek, to prawda, a on do mnie, ale co prawda, ja chciałem tylko zapytać, gdzie robiłaś operację na biust? No i wiesz, no i sama się gdzieś tam sprzedałam, ale nie, luz, generalnie mówię, no... Tak naprawdę cała rodzina, która wiem o tym, że wie i jest dla mnie najbliższa, no to gdzieś tam popychają mnie do przodu. No, cały czas powtarzają, że wiesz, no moje życie, moja sprawa, oby do przodu, oby wiesz, mi się dobrze żyło, nie? A czy planujesz to robić jakby dalej, czy w pewnym momencie chcesz przestać i na przykład przestawić się na coś innego, zacząć robić coś innego, czy to zawsze gdzieś będzie ci towarzyszyć w życiu? Wiesz, ja uważam, że za mną to już zawsze się będzie ciągnęło, że robiłam filmy porno, natomiast wiesz, no czas upływa, jednak nigdy się, do końca życia się nie będzie pięknym i młodym, chociaż chciałoby się, więc na pewno przyjdzie taki moment, że z tego będzie trzeba zrezygnować, co nie zmienia faktu, że ja myślę troszkę bardziej szeroko i ja nie stawiam tylko i wyłącznie na robienie filmów porno, tylko wiadomo, no jak już gdzieś tam jakiś pieniążków spoko się dorobię, chciałabym zająć też się innymi rzeczami, wiesz, jakiś sobie biznes otworzyć, który będzie
mi przynosił też dochody. No zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, nie? A zajmujesz się teraz czymś innym oprócz tego? Na ten moment nie, bo tak jak mówię, robimy wszystko sami we dwoje, więc tego jest naprawdę dużo. Ludzie, wiesz, może nie zdają sobie sprawy, wiesz, może będą się śmiać, że co to takiego, wiesz, zrobić sobie zdjęcie. Jak wygląda wasz taki dzień w pracy? Zależy. Czasami jest taki tydzień, gdzie mamy do nagrania tylko film i ja mam kamerki i nic innego nie ma, a są takie tygodnie, gdzie naprawdę tego czasu brakuje. Wstaję o 8, kładę się o 2 w nocy, bo jest mnóstwo zdjęć do zrobienia, mnóstwo filmików na zamówienie, wiesz, do zrobienia. Tak, no wiesz, no takie rzeczy też robię, jeśli widz sobie życzy, nie? Ja staram się też utrzymywać dobry kontakt ze swoimi widzami, też staram się zawsze każdemu odpisać albo chociaż poserduszkować tą wiadomość, żeby, wiesz, ludzie czuli, że ja jestem dla nich też, wiesz, o co chodzi. No trzeba szanować swoich widzów, nie? Właśnie, czy to jest tak, jak tam niektórzy na przykład piszą pod filmami, czy tobie pod zdjęciami, że o co to za praca właśnie, nagrać tylko, nie wiem, 15 minut film i koniec, koniec pracy, a to tak naprawdę, no wcale tak nie jest. No pewnie, że nie jest, wiadomo, no w szczególności, że my nagrywamy tylko we dwoje, więc my nie widzimy tego, co jest za kamerą i jak to się nagrywa, tak? No wiadomo, nagramy sobie, nie wiem, 10 minut jakiejś sceny, no ale okazuje się, że kamera stała źle, albo noga była nie tak, albo coś i trzeba od nowa, wiesz. Czasami taki film nagram w pół godziny, a czasami jest tak, że ten film nagrywamy 2 dni, bo albo się nie możemy dogadać, albo nie możemy złapać tego flow, albo po prostu coś przeszkadza. No różnie to jest, nie? A czy nagrywacie, jak na przykład jest z fabułą, to czy nagrywacie to po polsku, czy po angielsku, żeby to dotarło do szerszej publiczności? To znaczy my nagrywamy po polsku, ale filmy mamy tłumaczone na różne języki. Także dociera to raczej do większego grona ludzi niż Polska. A właśnie ten mężczyzna, z którym nagrywasz filmy, czy to jest twój partner? Nie, to już nieraz mówiłam na wielu wywiadach i powtórzę jeszcze raz, że to jest mój wspólnik, my nagrywamy tylko wspólnie filmy, prowadzimy wspólny biznes i łączy nas przyjaźń i nic innego. Tak mi się tutaj nasuwa takie pytanie, na przykład nie boisz się, że się zakochasz albo on w tobie, bo jednak... No to nie jest taki zwykły biznes, po prostu też no, śpicie ze sobą. Czy nie boisz się, że coś was będzie łączyć? Że ktoś się prędzej czy później zakocha? Jakby miało nas też połączyć, to już by nas dawno połączyło. My się tyle lat znamy, my tyle już przeszliśmy razem, że naprawdę, nie? Jakbyśmy mieli być razem, to już byśmy byli. Ale rozumiem, że podoba ci się fizycznie i ty jemu na pewno też. Nie, no tak, my się mega dobrze dogadujemy, mega dobrze współgramy razem. Bardzo też się dopełniamy, jeśli chodzi o biznes. On jest bardziej taki od strony technicznej, ja bardziej jestem od strony takiej, wiesz, gadanie, kamerki, śmieszkowanie i tak dalej, i tak dalej. On bardziej takie, mówię, sprawy papierkowe, biznesowe i tak dalej, nie? Skoro macie wspólny biznes, to mieszkacie ze sobą, czy po prostu jakoś dojeżdżacie do siebie? Nie, mieszkać razem nie mieszkamy. Mieszkamy w jednym mieście, nie mamy do siebie daleko, ale nie wiem, czy w przyszłości po prostu razem nie zamieszkamy, bo to będzie łatwiejsze do prowadzenia generalnie biznesu, bo wiesz, czasami ja nie mam czasu czegoś zrobić, on by mi pomógł, no bo wiadomo, no bo to jest nasz wspólny biznes, tak? Także na ten moment nie, ale może kiedyś o tym pomyślimy. A jaki macie odbiór pod tymi filmami? Jaki feedback dają wam widzowie? Wiesz, jeśli chodzi o moje filmy, jeśli chodzi o te stronki typowo z filmami porno, to ja uważam, że odbiór mamy bardzo dobry. Wiesz, wiadomo, jak wszędzie znajdą się negatywne komentarze, nie wszystko się musi każdemu podobać i tak dalej, ale myślę, że jak na nagrywanie filmów przez powiedzmy pół roku, chociaż to i tak nie jest pół roku, no to jest naprawdę dobrze. A jaki był najgorszy komentarz, jaki na przykład przeczytałaś pod swoimi filmami? Wiesz, najbardziej dziwią mnie komentarze ludzi, którzy gdzieś tam próbują wciągnąć twoją rodzinę w to, czym ty się zajmujesz, bo wiesz, dokładnie, a moja mama, mój tata, wiesz, kogo to obchodzi? To jest moje życie, może moi rodzice nie żyją, może wiesz, no tak jak mówię, no to jest, dokładnie, to jest moja sprawa, wiesz, jak ja się z kimś kłócę, no to co mnie obchodzi jego matka czy jego ojciec, wiesz, bardzo często jest tak, że ani matka, ani ojciec nie ma totalnie wpływu na to, jak ty się zachowasz i co zrobisz. Tak naprawdę, wiesz, jak wchodzi człowiek w młodzieńczy wiek, to w większości wychowuje się człowiek sam ze znajomymi, nie, i to kształtuje człowieka dalej, nie. A dużo masz hejtu? Bardzo dużo mam hejtu. No wiesz, mamy państwo takie, jakie mamy, bardzo katolickie, przestrzegające takich zasad, a nie innych. No i hejt jest duży, ale no wiesz,
Bez hejterów też by, no niestety nas nie było, nie? Także też wiesz, bardzo często jest tak, że najczęściej hejtują ludzie, którzy sami nie robią nic. A no cóż, albo zazdrości, wiesz, no nie wnikam w to jakoś za bardzo. Ja mam bardzo dużo ludzi, którzy mnie wspierają, moich widzów, dla których wielkie serduszko i staram się na tym skupić, nie? Dla nich to robię. A tak a propos hejtu, jak już dostajesz na przykład jakieś takie hejtujące ciebie komentarze, jak sobie z tym radzisz? Nie, wiesz co, jeśli ten komentarz jest na tyle spoko, że można jakimś argumentem odpowiedzieć, wiesz. Czasem jak mi coś tam wpadnie w oko, to komuś odpowiem i wiesz, i argumentami staram się przekazać to, co ja mam do powiedzenia i uświadomić, że no jego komentarz nie jest do końca na miejscu. No ale wiesz, jak ktoś mi napisze komentarz, ty kurwo, no to co ja mogę? Wiesz, ja takim ludziom mogę tylko współczuć, jeśli ktoś prostytutkę stawia na równi z aktorką porno, no to tak jak mówię, nic tylko współczuć, bo to jest to samo, jakbyś powiedziała, że stolarz, a drwal to jest to samo, no oboje się zajmują drewnem, no ale no jedno i drugie to jest zupełnie inny zawód, nie? Także no nic, no tak jest. Teraz chciałabym przejść do najbardziej interesującej kwestii, pewnie się domyślasz, o jaką chodzi. Chodzi o kwestię oczywiście finansową. Jakie są zarobki, ile można zarobić na takiej stronie, w sensie na stronie, bo ty tam prowadzisz i kamerki nagrywasz ze swoim wspólnikiem, więc czy da się z tego wyżyć? Tak, jak najbardziej. W tym momencie to jest moja jedyna praca, tylko i wyłącznie zajmuję się swoją firmą. Wiesz, no kwot ci nie będę mówić, pieniądze lubią ciszę. A widełki? Widełki, mówię, totalnie zależy to od miesiąca, bo wiesz, na stronach zarabiasz od wyświetleń, na kamerkach zależy to tylko i wyłącznie od twoich widzów, ile ty zarobisz, więc to może być dzień, że ty zarobisz 50 zł, a może to być dzień, że ty zarobisz 5 tysięcy, ale myślę, że takie widełki w tym momencie, no to między takim 15 a 30, no to są, tak, to są duże widełki, ja wiem, ale tak jak mówię, jeden miesiąc jest taki, że ja wyciągnę na taki staż. To jest dosyć dużo, ale wiesz, są miesiące, gdzie wyciągnę 15, był miesiąc, gdzie wyciągnęłam więcej, no ale mówię, no to musi wszystko dobrze grać, nie? A jakbyś właśnie miała podać taki najbardziej owocny miesiąc, gdzie najwięcej zarobiłaś, to jaka to była kwota? Też mniej więcej? No mniej więcej, no to powiedzmy, że to było między 20 a 30. A to sporo, to bardzo sporo, czyli na pewno więcej niż w poprzedniej pracy. W magazynie? Tak, zdecydowanie więcej. No natomiast mówię, dużo więcej mnie to kosztuje, no ale wiadomo, najlepiej smakują pieniądze, na które sama zarobisz. Nie to, że pójdziesz, wiesz, do pracy, załóżmy tam, powiedzmy, wykonasz swoje obowiązki, tylko sama otworzysz firmę, sama to robisz, to zupełnie inaczej smakuje, nie? Czy jesteś obecnie zadowolona z takiego życia, jakie prowadzisz i między innymi też ze swojej kariery? Tak, jestem bardzo zadowolona, bo tak jak ci powiedziałam na początku, jestem w szoku, że to tak szybko się rozwinęło od września, bo mówię, no to jest wielkie wow, no ale wiadomo, no mierzę dużo wyżej, także idziemy w górę. Tutaj też kolejne pytanie jest takie bardzo interesujące, też wiele osób o to pytało. Sama jestem ciekawa, czy jak często czerpiesz przyjemność z seksu, a kiedy jest to po prostu z przymusu przed kamerą? Czy masz tak, że się czasami po prostu zmuszasz do tego, bo wiesz, że no, musicie coś nagrać, czy ty po prostu czerpiesz z tego też jakąś przyjemność? Powiem tak, jeśli chodzi o te filmy, ja czerpię z każdego filmu przyjemność. Raczej nie robimy nic na siłę. Wiadomo, przychodzi taki moment, że mówimy, słuchaj, dzisiaj musimy od 15 załóżmy zacząć nagrywać, ale to nie zmienia faktu, że dalej jest przyjemnie, nie? Raczej nie robię nic na siłę, wiesz, jak ja mam na jakimś filmie udawać, to ja sobie go wolę nagrać jutro, żeby jednak to było jak najbardziej realne. Tak jak mówię, ja jestem sobą, chcę pokazywać siebie, a nie, wiesz, udawanie i tak dalej, w szczególności, że mówię, że na razie to jest amatorskie porno, więc tym bardziej dlaczego ja mam udawać, nie? A czy poza kamerami seks sprawia ci przyjemność? No jak najbardziej, oczywiście, że tak, no wiadomo. Każdy chyba lubi seks. A czy nie stresujesz się tak przed kamerami? To znaczy,
zależy, o jakie kamery pytasz, bo na wywiadach się stresuje. Nie. To są zupełnie inne kamery, ale mówię, gdyby może było większe grono ludzi do nagrywania, czyli ekipa, wiesz, jakiś operator i tak dalej, może i byłby ten stres większy, natomiast w tym momencie no to nie mam czym się stresować, jest okej. Czyli nadal czerpiesz przyjemność z tego seksu, nawet, że to jest przed kamerami, tak? Jasne. No, starasz się nie skupiać na tych kamerach? Nie, no pewnie, że nie. No wiadomo, że trzeba zwrócić uwagę na to, że ta kamera tam jest czasami, żeby się dobrze ułożyć, żeby to w miarę dobrze wyglądało, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest przyjemnie, nie? Potrafisz osiągnąć orgazm przed kamerami? Tak, jak najbardziej. Mhm. Kolejne pytanko to... Jak jesteś na mieście na przykład, czy ludzie cię kojarzą, czy zdarzyła ci się taka sytuacja, że ktoś cię poznał? Wiadomo, takich aktorek też jest dużo na takich stronach, więc ciężka jest siła przybicia, no ale może Anusz? Są sytuacje, że ludzie mnie poznają, ludzie mnie widzą i ja to zauważam, ale widzę, że ludzie są zawstydzeni jakby, nie bardzo chcą podchodzić. Prędzej do mnie napiszą na Instagramie, że właśnie mnie widzieli i czy mogą po zdjęcie podejść w ten sposób. Raczej tak z ulicy... Nie wiem, także nie wstydźcie się, zapraszam. Nie miałaś kilka razy taką sytuację? Tak, jak najbardziej, często się zdarza. Przyjmujesz cieplutko swoich fanów, jak podchodzą? No oczywiście, że tak, moi fani wiedzą, że ja jestem całym serduszkiem dla nich i dzięki nim tak naprawdę jestem, gdzie jestem. A dużo masz DM-ów na Instagramie? Właśnie od takich fanów? Bardzo dużo dostaję zdjęć różnych. O to, czy dostajesz... No nie chcę mówić teraz, jakie zdjęcia, ale wiadomo. Każdy wie, o co chodzi, no przeważnie budzę się z takim zdjęciem i idę spać z takim zdjęciem, nie? To tak przeważnie. No ale nie, dużo ludzi do mnie pisze i wiesz, większość ludzi, którzy do mnie piszą, nie piszą do mnie z hejtem. Zdarzają się tacy, ja to też podziwiam w ogóle, że chcę im się marnować swój czas, żeby wiesz, do mnie napisać jakąś hejterską wiadomość. Ale dużo takich bardzo miłych, wiesz, wspierających wiadomości. A czy na przykład jak nagrywacie takie filmy, to czy musicie się wspomagać jakimiś na przykład używkami, czy to alkoholem, żeby się po prostu odstresować, żeby nie było tak, żebyście nie byli spięci, czy po prostu to naturalnie przychodzi? To już naturalnie przychodzi. My generalnie jesteśmy nieużywkowi, teraz jeszcze papieroski rzucam, także ja to ani alkoholu nie piję, ani nic innego, także ja jestem grzeczną dziewczynką. I od początku tak było? Tak, tak. No ja alkoholu to już bardzo długo nie piję, ze 3 lata. A jakbyśmy tak mieli teraz wrócić do waszego, do twojego pierwszego jakiegoś tam wystąpienia, filmu, czy towarzyszył ci wtedy taki duży stres, czy raczej to traktowałaś, że dobra, że to tylko wychodzisz przed kamerę i tyle? To było straszne ogólnie, to było straszne. W ogóle to teraz nikt jeszcze tej informacji ode mnie nie uzyskał, ale mój pierwszy stream, bo pierwsze pokazanie było właśnie na streamie na kamerkach, to było takie, że tak. Ja poprosiłam wspólnika, żeby do mnie przyjechał, bo ja jestem bardzo niekomputerowa, nie umiem nic ogarniać, wiesz, ja nie wiem co i jak ze stronami internetowymi i wiesz, ja siedziałam i byłam, a on obok siedział gdzieś myszką, tam klikał i coś tam robił, wiesz o co chodzi, ale niby go nie było, tylko byłam ja sama, nie? Bardzo było śmiesznie, no ale po pierwszym razie już było lepiej, także spoczko. A, czyli towarzyszył ci duży stres. Oj, bardzo duży, bardzo duży. Ale później już coraz lepiej. Tak, w szczególności, że ja wiedziałam, że to jest na żywo, że jak ja coś teraz powiem, to ktoś to na pewno usłyszy, na pewno do niego dojdzie. I to mnie mega stresowało. A teraz jest już taki luz, że czuję się jak w domu na tych kamerkach. Formalny. Dokładnie, no. A skąd czerpiesz pomysły na filmy? Przeważnie wpadam jakoś na nie sama. Znaczy ja może nie jestem jakoś tak bardzo kreatywną osobą, bardziej kreatywny jest mój wspólnik, ale gdzieś tam... Wystarczy, wiesz, pomysł, Step Brother, no i już sam leci scenariusz, nie? Bardzo często jest też tak, że wiesz, pogubimy się w tym scenariuszu i już lecimy na żywioł i wtedy tak naprawdę wychodzą najlepsze filmy. Właśnie muszę się przyznać, że tak z ciekawości zerknęłam przed spotkaniem z tobą i największą popularnością na serwisie cieszą się właśnie, jeżeli chodzi o twój profil, filmy, fabuła, jakaś tam uczennica, coś tam widziałam, to chyba miało najwięcej wyświetleń, a mniejszą popularnością, takie po prostu bez fabuły. Wiesz, to też dużo zależy od tego, nie tylko i wyłącznie od fabuły, ale od tego, jakie masz światło, czy to jest w dzień, czy to jest w nocy. Myślę, że to zależy od tego? Bardzo dużo zależy. No, dzisiaj wstawiłam nowy filmik i jest w zupełnie innym świetle, ale nagrywany tym samym sprzętem i wygląda zupełnie inaczej, jakby był naprawdę czymś mega dobrym kręcony, nie? Także
wszystko zależy też od warunków panujących dookoła. Dokładnie. Właśnie, też dużo komentarzy pod filmem miałaś takich. Czy twoje piersi są sztuczne, czy naturalne? Sztuczne, no przecież blizny jeszcze widać, także sztuczne. Sztuczne, sztuczne, no ale tak pytają, no przecież widać, że sztuczne. A to robiłaś? W lipcu. Przed rozpoczęciem, to akurat się przygotowałaś. Dokładnie tak, wiesz, powiem szczerze, gdybym nie zrobiła biustu, nigdy bym nie wystąpiła na żadnych kamerkach, na żadnych filmach. Ja kompleks nie tylko, nie dlatego, że ty widzisz, że są małe, czy ktoś widzi, że są małe, tylko dlatego, że ja nie mogłam sama na siebie patrzeć w lustrze, nie? Właśnie też tak miałam pytać, jak nagrywasz te filmiki i później w ogóle oglądasz je później? Tak? No oglądam, no. I masz coś takiego, że kurde, że coś mi nie pasuje, masz kompleksy oglądając te filmiki, czy bardziej to jest takie, kurde, naprawdę dobrze wyglądam? Nie, no mam kompleksy, mam duże kompleksy, może tego gdzieś tam też tak jakoś nie pokazuję i tak dalej, ale mam duże kompleksy i wiesz, i często jest tak, że oglądam czy tam jakiś swój wywiad, czy coś, jest takie, Boże. Ale generalnie na co? No do przodu cały czas mówię, oswoję się z tym wszystkim. Właśnie jak radzisz sobie z kompleksami? Próbujesz je zaakceptować? Próbuję zmienić coś w swoim życiu, żeby ich nie było. Z dużej ilości kompleksów wyleczyły mnie kamerki. Że wiesz, że ja uważałam coś za kompleks, coś co nie jest normalne, nie jest ładne, a wiesz, ludzie na kamerkach uświadomili mi, że to jest piękne na przykład, nie? Właśnie miałam pytać też, czy jest tak, że ci mężczyźni ci piszą, że Boże, ale masz, nie wiem, piękny biust, piękną talię, coś tam i po prostu, czy w jakiś sposób możesz się tym dowartościować? Tak, jak najbardziej. I też powiem, że zależy to od serwisu. Na jednym serwisie, na którym jestem najczęściej, jest mega kulturka, jest naprawdę miło i fajnie, bo tam bardzo często sypią się bany, także ludzie uważają na to, co mówią. No ale byłam też ostatnio na innym serwisie, no i tam już tak kolorowo nie jest, bo tam już możesz powiedzieć wszystko, napisać o wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Także tam zdarzają się jakieś przykre rzeczy, ale wiesz, no... No gdybym ja się miała tym przejmować, no to wiesz, no to tak naprawdę, dokładnie, bym tylko i wyłącznie myślała o tym, że ktoś tam mnie zhejtował, czy ktoś powiedział, że tu mam za dużo, albo tam za mało, albo to jest źle, albo tamto źle, no nie, no trzeba do przodu cały czas. Zbliżamy się już ku końcowi, dlatego moje ostatnie pytanie to, czy chciałabyś mieć w przyszłości rodzinę? Tak, jak najbardziej. Wiesz, wiele gwiazd z zagranicy, z Ameryki ma normalnie rodziny, dzieci, także oczywiście, że tak. Wiesz, myślę, że wielu facetów zaakceptowałoby fakt, co robiłam wcześniej. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wielu mężczyznom by to przeszkadzało. Ale wiesz, myślę, jak to mówią, każda potwora znajdzie swojego amatora. A czy spotykasz się w międzyczasie z mężczyznami, czy raczej skupiasz się na własnym biznesie? Wiesz, na ten moment skupiam się na biznesie, bo ja po prostu nie miałabym tyle czasu, ile potrzebowałaby ta osoba, żebym ja jej poświęciła i też ja bym nie miała czasu, żeby ta osoba poświęciła ten czas mnie. Po prostu, wiesz, to są początki firmy, więc nie ma na nic czasu tak naprawdę, na żaden odpoczynek, na żadne wakacje i tak dalej, wiesz. A jesteśmy niezależnymi ludźmi, jak on ma ochotę z kimś się spotkać, związać, no to może robić co chce, tak samo ja. Nie jesteśmy w żaden sposób gdzieś tam ograniczeni, jeśli o to chodzi, tylko mówię, no na razie ogranicza czas. A czy zdarzyło ci się spotkać z jakimś mężczyzną podczas już, gdy zostałaś aktorką porno i zdarzyło ci się na pierwszej randce na przykład powiedzieć, że właśnie tym się zajmujesz? Wiesz co, ja na ostatniej randce to byłam... Z półtora roku temu. To może inaczej, jakbyś teraz miała się spotkać z jakimś mężczyzną na randkę, to czy powiedziałabyś mu otwarcie, że słuchaj, no zajmuję się taką branżą i jestem aktorką? Nie, no jasne, że tak, wiesz, w szczególności, że o mnie gdzieś tam troszkę zaczyna być słychać, a to tu się przewina, to na YouTubie jakiś odcinek, a to tamto, także i ja myślę, że on już by wiedział, jakby chciał się ze mną spotkać, to on już by doskonale wiedział, dokładnie, on by doskonale wiedział, czym ja się zajmuję, a druga sprawa, no to wiesz, warto od razu jakby wykładać karty na stół i mówić, jak jest, no wiesz, no po co komuś mydlić oczy i marnować czyjś czas i swój. A nie bałabyś się, że taki mężczyzna właśnie chce się z tobą spotkać tylko po jedno na przykład i będzie cię traktował bardziej przedmiotowo niż, no wiadomo, bo jesteś po prostu aktorką porno? Nie, no jasne, że tak. Większość mężczyzn do mnie pisze w takim celu. No ale wiesz, też jesteś kobietą, no wiesz, że to da się wyczuć, nie? Czyli nie boisz się? No nie, no czego mam się bać? No przecież wiesz, takie jest powiedzenie, jak sucha nie da, to pies nie weźmie.
Czy jakbyś znalazła już takiego swojego wymarzonego faceta, może to by było nawet, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące, gdzieś jakoś teraz, czy byłabyś w stanie zakończyć tą karierę, czy raczej on by musiał to zaakceptować? Na ten moment myślę, że musiałby zaakceptować, bo postawiłam duży krok, bo wiesz, bo to, no to nie jest salon kosmetyczny, że ja go dzisiaj otworzyłam i jutro powiedzmy go mogę zamknąć, tylko gdzieś tam to jednak dalej zostaje w internecie i ja jestem pewna tego, co robię, chciałabym się rozwijać w tym kierunku, no i chciałabym, żeby to po prostu zaakceptował, nie? Myślę, że w sensie, no może się mylę, ale może być ciężko znaleźć takiego kandydata, który byłby w stanie to zaakceptować. Jak wiadomo, zazdrość nie tylko jest u kobiet, ale też u mężczyzn i to jaka. No, trudno, no najwyżej będę skazana na mojego wspólnika. Kto wie, może kiedyś jeszcze będzie gdzieś w internecie, że zapraszacie na ślub. Może, nigdy nie mów, nigdy nie mówię. My jak miałoby nas coś połączyć, to już by nas połączyło. Dobra, ja Ci dziękuję bardzo, chyba dowiedziałam się tutaj wszystkiego, czego ja bym chciała i widzowie. Także dziękuję Ci bardzo i co? No życzę Ci sukcesów, samych sukcesów. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi było Ciebie poznać i buziaczki.